Po tygodniu przyszedł ten czas odwiedzenia siłowni. Dzisiaj na luzaka, żeby się nie przefoksować, lekarz kazał odpoczywać. Natomiast mam opóźnienie z antybiotykiem, bo żona w ferworze walki z porządkami świątecznymi wywaliła antybiotyki w piątek wieczorem. W sobotę trzeba było znowu lekarza załatwić, w sensie receptę od lekarza załatwić, a że sobota jest ciężkim dniem z lekarzami, to trzeba było wizytę domową zamówić, ale znów na proch. Oczywiście jestem przeciwnikiem antybiotyków, uważam, że antybiotyk to zło. Natomiast jeżeli choróbsko się dłużej trzyma, to trzeba wziąć. I tyle. Tak, to tak, plan na dzisiaj. Wczoraj po 4 godzinach sprzątania stwierdziłem, że mogę pójść na siłownię. Ale jeszcze w drodze powrotnej muszę odwiedzić Decathlon, żeby kupić buty. Bo w jesiennych zaczyna się robić mało ciekawie. A poza tym jest plan, żeby wyjechać gdzieś w styczniu i trzeba mieć buty zimowe. Bo zima dopiero nadchodzi. A wy już macie choinkę? Ja też nie mam. Chyba to będzie w tym tygodniu trzeba nadgobić. No i przepraszam za ostatnie problemy z dźwiękiem. Też nie mogę dojść i ustabilizować tego. Dzisiaj też zapomniałem mikrofonu, więc dźwięk może być cienki z samochodu. Ale pamiętam o tym. Ciągle o tym pamiętam. Spokojnie, spokojnie. Wszystko dojdzie do ładu. Ale nie odgadam. Zastanawiam się, co na siłowni robić. Jakieś cardio lekkie by się przydało. Niefoksujące. Trochę żelastwa przerzucić. A na koniec kilka przysiadów by się przydało z obciążeniem. Już po. Było cienko. No ale na antybiotykach to dobre coś, cokolwiek. Byle żeby pójść, przypomnieć sobie. Buty już są. Nie jestem super estetyczny, ale wystarczy. Zawsze interesowało mnie strzelać. Chętnie postrzelam sobie, jeszcze nie miałem okazji. No, widzę, Decathlon się zmienia, jedna kolejka, jak w supermarkecie. Wszystko jakby obsługa była tak miła jak kiedyś. I choćby się o karty pytała Decathlonowa. Buty kupione. Buty dupy nie ukrywają. Ale ani nie potrzebuję droższych, ani jakichś nie wiadomo jakich. Natomiast generalnie bardzo lubię Decathlon. Sama idea tego, żeby można było łatwo uprawiać jakiś sport, bo rzeczy są, no, chcąc nie chcąc, masowe, ale też jest ta niebieska linia u nich, która jest tania. Tania nie znaczy zła, bo na większość produktów jest gwarancja i jest ona jakby szkodzone towar jest bardzo łatwo wymieniane i mamy bardzo duży rozrzut cenowy od butów za 59 zł do takich po 400 nawet. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Ja znalazłem mniej więcej to, co potrzebowałem na tą chwilę. I nadal pozostanę, mimo słabej obsługi dzisiaj, wielkim fanem Decathlonu. Jednak akcja choinka będzie dzisiaj.
jeszcze samochód przygotować, foteliki wypiąć, plandekie. Plandekie trzeba wziąć. Akcja choinka zakończona pełnym sukcesem. Nie pamiętam co gdzie jest, więc będę krążył w kółko. Cholera. Dobra, mi załatwione. Książka plus kalendarz. Zastanawiałem się, co zostanie po naszej cywilizacji. Wygląda na to, że centrum handlowe, stacje benzynowe i banki. Może być problem, przeszedłem w godzinę całe centrum, nic nie ma. Spędziłem 3 godziny i kupiłem tylko spodnie. To wynika tylko z tego faktu, że co sklep, to inny rozmiar. I jak w jednym, nie wiem, pasowało na mnie 33 na 32 spodnie, tak, w drugim już 36 na 32. Wzorce chyba są po to, żeby się ich trzymać. Po to kiedyś ludzie pomyśleli, że fajnie mieć jednakowe miary, żeby właśnie był prościej, a nie 1 kg to jest u jednych 1 kg, a u innych jest 1 kg i 100 gram. Nie wiem, ale już od dawna zauważyłem, że jeżeli chodzi o rozmiary, to M, L, L, to w każdym sklepie innej trzeba przymierzyć. Może to jest specjalnie po części robione, żeby ludzie musieli to na siebie, ale jeżeli chcesz to zrobić szybko, przy okazji musisz wziąć 2 rozmiary od gazu, do tych ciuchów się robi tyle. Do tego nienawidzę kupować rzeczy w zimę, bo wtedy jeszcze musisz mieć na sobie kurtkę, bluzę i nie wiadomo co jeszcze. W dodatku jeszcze reklamówki z innymi zakupami i tak 6 pak spodni muszę wziąć, żeby tak 2 rodzaje różne kroje, do tego 2 rozmiarówki albo 3, żeby na pewno się upewnić, czy będzie dobra. No nie mogę, po prostu mi szlak trafia, do tego jest tak mały wybór fajnych ubrań męskich, już nie wspomnę o dobrym sklepie męskim, tylko męskim, a nie, że dział damski jest, a męski i tam gucie można dobrać, ale dobra. Do świąt jeszcze trochę zostało i jakie spodnie już mam. Wow. Druga informacja teraz przy wyjeżdżaniu z Arkadii. Pamiętajmy o tym, że wyjeżdżający ma pierwszeństwo. To jest fajnym ułatwieniem, z mniejszych korki.